Sieman koldziska, z tej Metsu witam was w moich ustawieniach z kariery brankarzem, dzięki którym po prostu będziecie mieli więcej interwencji w czasie trwania owej kariery. Zaczniemy od ustawień kontrolera, tutaj jest jedna zmiana, wspomaganie gry bramkarzem, ustawcie sobie na ręczny, ponieważ gdy będziecie tutaj mieli częściowe lub asystę, to po prostu bramkarz przy dośrodkowaniach może się strasznie dziwnie zachowywać i czasem przewróci się na plecy w niepotrzebnej sytuacji próbując przecinać dane dośrodkowanie. Tutaj konfiguracja rozgrywki SI i użytkownika mam dokładnie to samo, więc pokażę Wam na przykładzie SI wszystko. Ustawienia suwaków myślałem, że dokonałem jakichś tutaj wielkich zmian, a jednak jest chyba praktycznie to samo co w FIFA 18. Jeśli zastosujecie te suwaki na pewno w karierze bramkarzem nie będziecie się nudzić. Zalecam Wam grać na poziomie Ultimate, ponieważ jest dużo interwencji, naprawdę sporo się dzieje. Czasem oczywiście zdarzą się strzały nie do obrony. Ale można naprawdę bardzo dobrze się bawić i moim zdaniem w obecnej Fifi jest to optymalny poziom do gry bramkarzem. Na pewno nie będziecie się nudzić. Teraz pokażę wam już do końca te ustawienia suwaków. Polecam je zastosować. A jeśli macie ochotę się pobawić, to coś pozmieniajcie i może wam wyjdzie jeszcze coś lepszego. A w tym materiale to by było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam was na następny. Trzymajcie się.